Siemanko, z tej strony Agrołki i witam was bardzo serdecznie w nowej serii, a zarazem widzowie, nie nowej serii, tylko w powrót serii na polskiej wsi w FES-ie 22, sezon pierwszy, więc tak jakby w nowej serii, ale na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny film z tej serii i widzowie, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy po 300 subskrypcji do końca lutego, więc widzowie, zostawcie tego subika, bo mnie to motywuje do nagrywania, a także łapkę w górę i miły komentarz, więc tak. I widzowie, polecam oglądać film do końca, bo będę widzowie się was trochę pytał a propos serii, więc tak. I widzowie, napiszcie hashtag powrót, a ja wam przypnę serduszko. I więc widzowie, tak, chyba przedstawiamy to gospodarstwo, więc tak. I widzowie, co? FS22 i widzowie, tak, odkręcamy się. Tak, widzowie, się prezentuje nasze gospodarstwo. Myślę, że fajnie to zrobiłem, to gospodarstwo, więc tak. Więc widzowie, tak. Domek, widzowie, jak domek, cegła, nieocieplony, schody, widzowie, z poddaszem, komin, widzowie, może kiedyś ten domek ocieplimy, kto wie, więc tak, tu widzowie, jakiś cement, tu widzowie, jakieś bloczki, wiaderko, ławeczkę, no bo tu sobie siedzę, widzowie, czasami sobie obserwuję na nasze piękne gospodarstwo, więc tak, tu widzowie, altanka, widzowie, sobie czasami w sobotkę po robocie albo w niedzielkę po kościółku zrobię, widzowie, sobie z sąsiadem grilla. Wiadomo, widzowie, jak to z sąsiadem popijemy trochę, ale widzowie, tak, patrzcie, widzowie, tutaj widzowie siedzimy i sobie robimy grilla po prostu, ten altaneczka, kiełbaskę, więc tak, kto wie ten. Więc tak, tutaj widzowie kosz na śmieci, tu widzowie żywopłacik taki fajny, więc tak, tu widzowie kwiatki, ławka, tu widzowie mamy rower, stary nasz Ukraina, ale widzowie jeździ, bo to fajny, do sklepu sobie czasami się przejadę, więc tak, tu widzowie drzewo na opał, tu widzowie kwiatki, tu widzowie mamy plac zabaw taki dla dzieci, żeby się dzieci bawili, więc tak. Tutaj widzowie, nie wiem, przechodzimy. Tu widzowie zjeżdżalnie mamy, tu widzowie mamy kamień, tu drzewko fajne. I widzowie dookoła żywopłacik mamy tak dookoła, więc tak. I widzowie wychodzimy stąd z tego naszego ogrodu. I widzowie mamy tutaj takie deski. Zrobiony taki płotek z desek, więc tak. Tu widzowie, tak. I widzowie, wychodzimy sobie tak, bo chcę zobaczyć. Mamy tu kosz na śmieci. Jeszcze widzowie, śmieciarki nie było. Tego nie zabrali, więc tak. Tu widzowie, mamy kwiatki, bo się zastanawiałem, co tu dać, więc dałem kwiatki. Ale wy możecie, widzowie, mi napisać, co tu dać na przykład. Albo jakąś wiatkę, albo szklarnię, bo myślałem, widzowie, że żeby tu dać szklarnię, więc tak. Więc być może tu powstanie szklarnia albo jakieś pszczoły. Ale wy, widzowie, możecie napisać swoje propozycje, co byście tu postawili, albo jakiś garaż. Nie, widzowie, garaż tu bym chyba nie stawiał, ale wy możecie napisać, co tutaj mam postawić. Tutaj, widzowie, drzewki, tu tujki, tu kwiatki, brzuski, może kiedyś je wytniemy, więc tak. Tu widzowie, kolejna strona, kwiatki, widzowie, to tak, tutaj też fajnie, widzowie, tu dzień dobry, tu widzowie, ten domek nic nie jedzie, dobra, szybko, bo samochód jedzie, dobra. Gospodarstwo, widzowie, się prezentuje tak z daleka, myślę, widzowie, że fajnie. Bo nad tym, widzowie, gospodarstwem spędziłem aż 10 godzin. W sumie, widzowie, 7 prawie. No bo jeszcze plus maszyny pokupować, pola porobić, więc razem 10.
Więc tak, trochę widzowie możecie napisać, czy gospodarstwo jest fajne, czy nie jest fajne, czy takie średnie. Więc tak, przechodzimy widzowie na gospodarstwo i prezentację maszyn robimy. Tu widzowie mamy pusta cegły, pozostałości po domie. Tu mamy złom, tam mamy gruz, tam jeszcze coś, nie wiem. A tu widzowie mamy beczkę, samoróbkę, którą widzowie ja robiłem. No po prostu widzowie beczkę kupiłem. To cały u góry, no to kupiłem widzowie beczkę na złomie, tą ramę widzowie razem z tym dyszlem widzowie zrobiłem widzowie po prostu sam, to ładnie widzowie wyszlifowałem i widzowie jest taka beczułka, oszkę widzowie kupiłem, koła kupiłem, pomalowałem to na szaro i widzowie możemy rozwozić tym gnojówkę. Tu widzowie mamy rozrzutnik obornika 2,5 tony, więc trochę to naszu zmieści, ale rozrzutnik widzowie jest adapter z tyłu, ale możemy widzowie z niego zrobić, z tyłu dać burty i będzie służyć jako przyczepka, albo widzowie możemy dać jeszcze wyższe burty, te u góry i będzie widzowie jako do kiszonki, więc kiedyś widzowie może będziemy wozić tym kiszonkę, więc kto wie. Też widzowie kupiony 2 sezony temu, ale i pomalowany widzowie też i fajny rozrzutniczek, więc tak. I więc tak, tutaj widzowie mamy też takie tuperelki. Tu widzowie mamy kurnik, którego widzowie robiłem sam. Kura, co jest? Gdzie jest to kura? Kura lata, ja głupia, ale dobra. Tu widzowie kurnik robiłem sam. Aha, kura widzowie lata. Dobra. Kurnik, który robiłem sam z desek po prostu. Kur widzowie mamy jak na razie 15 plus jednego koguta, czyli no tak. Kurnik taki, wejdę sobie tutaj taki kurniczek, więc tak. Mamy widzowie tu skrzynki na warzywa, owoce. W sumie warzywa, ale ogródka widzowie jeszcze nie mamy, więc tak. Tu widzowie stoi nasza przyczepa wyremontowana, kupiona na wiosnę i widzowie ją od razu wyremontowałem. Więc tak, tu widzowie napis agrołuki, w sumie rejestracja to trójkąt ostrzegawczy jest. Burty zrobione też, dorabiane burty podwyższane z deska. Jest widzowie po prostu przyczepa pomalowana, zrobiona. Okablowanie w niej, więc jest przyczepa fajna, więc tak. I widzowie tak. Tutaj widzowie mamy nasz taki. Tu widzowie odbiera tutaj mleko. Tutaj jest ten odbieralnia mleka. Tutaj widzowie mamy mleko. Tu widzowie mamy ala taka kuchnia. Tak jak w domu mamy jakaś ciastka. Co jest? Co to jest? Tutaj są ciastka, obraz, setor. Mamy buty. Po prostu widzowie tutaj ten jest taka na mleko zrobione. Tu widzowie mamy taczkę, pozostałości też. Tu widzowie mamy garaż. Garaż widzowie mamy taki ala warsztat. Tutaj widzowie będziemy remontować nasze maszyny i traktor albo kombajn. Więc tak. Będziemy tutaj remontować, więc tak, zamkniemy to. Tutaj widzowie przejdziemy jeszcze na górę. Tu widzowie będziemy składować nasze belki albo kostki, bo jak na razie widzowie nie wiecie, czy w ogóle mam prasę albo jaką prasę mam, więc ten, czy do kostek, czy belek, ale zaraz zobaczycie, jaką mam prasę, więc tak. Tutaj widzowie mamy też strych. Jak to strych? Przechodzimy widzowie dalej, zamykamy to, wychodzimy. Bo będziemy tu. Dobra, schodzimy teraz powolutku. Teraz widzowie przechodzimy do obory naszej. Oborki. Jak na razie widzowie nie mamy krów, bo nie ma czym dawać, ale jak zrobimy szanokosy, to widzowie i będzie słoma, no to będziemy na pewno kupować krowy, więc tak, tu widzowie też mamy na belki, ale czy w ogóle tu, ale czy będziemy tutaj dawać belki,
To nie wiem, ale obstawiam, że tutaj nie będziemy dawać belek. Po prostu widzowie tam, po prostu widzowie będziemy tutaj dawać belki, a tu widzowie będzie tak. O, no chyba widzowie, że tutaj zrobimy, ale na spokojnie. Fajnie to, więc tak. Mamy to też fajnie. Tutaj też, więc wychodzimy widzowie stąd, bo jak będą krowy, no to ten. I widzowie, tutaj mamy nasz siewnik Poznaniak odmalowany. 2 dni temu widzowie był on malowany, był szary, teraz jest niebieski. Zagarniacie widzowie z tyłu siewniczek ma, więc ładnie. Mamy widzowie tak, no po prostu po siebie widzowie nie musimy bronować, tylko zrobią to zagarniacze, więc tak. Więc tak, Poznaniak fajny. Więc tak, tu widzowie mamy do gnojówki, tu mamy też, więc tak. Tutaj widzowie mamy jakiś złom, może kiedyś go wywieziemy. Tutaj widzowie stoi nasza Warszawa Sarenka. Też ją widzowie by pasowało ją wywieźć na złom, ale kiedyś to zrobimy na pewno. Tu widzowie tak, pustaki, to. Więc tak, ale widzowie, przechodzimy teraz do naszego garażu. Garaż, widzowie, jak to garaż? Widzowie, stoją nasz sprzęty. Stoi, widzowie, nasz traktor Władimirec T25. To widzowie jest nasz traktor, główny ciągnik na gospodarstwie i widzowie więcej traktorów nie mamy. Z racji tego, że jak na razie nie potrzebujemy na nasze hektary, więc taki widzowie nam wystarczy. Też widzowie odrestaurowany, odnowiony, więc tak wszystko ten wsiądziemy widzowie do niego. Taki sprzęcik widzowie, odpalimy go. Chodź widzowie. Chodź widzowie, on ważne, że chodź, więc zgasimy go. Więc tak, tutaj widzowie nasza stoi prasa i widzowie, jak widzicie, mamy kostki. Więc widzowie, będziemy na tym strychu składować kostki. Więc tak, jak na razie mamy kostki, nie wiem widzowie, ale jak na razie widzowie, będziemy się bawić w kostki, bo nie mamy tych wiele hektarów, więc. Więc jak będziemy widzowie mieli dużo hektarów, to kupimy prasę SIPME. Potem, ale jak na razie widzowie w kostki się będziemy bawić, więc tak. Tu widzowie mamy rozsiewać lejek. Lejek do nawozu, taki niebieski, odmalowany też. Tu widzowie mamy kosiarkę. Kosiareczka fajna. Fajna. No po prostu widzowie fajna ta kosiarka, więc jest. Zielona, rotacyjna. Tu widzowie mamy pająka zielony. Więc tutaj widzowie mamy zgrabiarkę. Też taką taśmówkę. Więc tak, fajna. Tu widzowie mamy opryskiwacz nasz nowy zakup w tym sezonie, bo kupiłem widzowie opryskiwacz, bo opryskiwacza widzowie nie miałem na gospodarstwie, więc mówię, a kupię widzowie sobie opryskiwacz i widzowie sobie kupiłem Pilmeta. Więc opryskiwacz fajny, więc tak. I co widzowie? Zamyka. W sumie nie będziemy tego zamykać. Tu widzowie mamy naszą dwukółkę do przewozu zwierząt, bo tu w ten będziemy krowy przewozić, więc tak. Tu widzowie mamy kultywator zielony z wałkiem z tyłu. Władek nasz daje radę z tym kultywatorem bez problemu, ale czasami widzowie pod te górki, no to ma trochę problem, ale sobie daje radę. Więc tak, tu widzowie mamy brony, trójeczki z oponami, żeby opony dociążały, więc tak. Tu widzowie mamy pług, dwójka, unia grudziąc. Widzowie, jak widzicie, widzowie, trzy maszyny zielone, jeszcze widzowie, kosiarka i ten, jak to, i pająk. Ale widzowie, miałem widzowie zieloną farbę, więc pomalowałem te 5 maszyn po prostu na zielono, więc tak. Tu widzowie mamy glebogryzarkę, więc tak. Po prostu widzowie sobie tu glebogryzarkuje po polu czasami, więc tak.
Więc tak, tu widzę, mamy drewno na opał też. Trochę widzę, drewna stąd wziąłem, ale widzę, jak pojedziemy do lasu, no to zapełnimy to całe, więc będzie git. Tu widzę kolejny złom, może kiedyś widzę, wywieziemy ten złom i zarobimy pieniądze, kto wie. Tu widzę, mamy kibel. Kibel widzę, już stary, już widzę, nikt do niego nie wchodzi, po prostu jest, bo jest, daje klimat na tym gospodarstwie, więc tak. Tu widzę, też mamy takie nasiona do siewu, tu deski nowe. Kiedyś może widzowie je wykorzystamy, kto wie. Tu widzowie mamy kolejny złom. Złom widzowie, tu mamy ten, jak to widzowie się nazywa? Zapomniałem. Tu widzowie mamy gruz, tu mamy widzowie takie ogrodzenie. Tu widzowie mamy kolejny stary mój samochód, więc tak. Jak na razie widzowie samochodu nie mamy, ale jest w planach kupić samochód, więc. Więc ten, tu widzę, mamy butelki i tu mamy pustaki, więc tak, tu kamienik, więc tak, widzowie, tu mamy, widzowie, silos na kiszonkę, po prostu, widzowie, opony wkopane w ziemię, więc tak, a tu, widzowie, stoi nasz bizon, kombajn bizon, tu, widzowie, stoi. No widzowie, nie po... to jest maszyna, widzowie, bizon to jest maszyna, więc tak, tu też widzowie odrestaurowany, był widzowie u mechanika, trochę widzowie my zrobiliśmy, trochę mechanik, więc tak, odmalowany na brązowo, taki brąz, gaśnica jest, bizon, fajny widzowie, blandeki widzowie podawane, zaczepu chyba z tyłu. Nie, zaczep widzowie z tyłu jest, ale widzowie też jest, to jest, lampy widzowie, jest, elektryka działa, światła świecą, więc wszystko jest, wsiądziemy widzowie do środka, tak widzowie bizonik nasz wygląda, więc tak, no po prostu widzowie bizon jak to bizon, tutaj fajne maszynki, tutaj widzowie tak, bo... No po prostu widzowie, bizon jak to bizon, więc fajnie. Tu widzowie mamy nasiona, tu widzowie mamy trajzegę, mamy top, tu widzowie mamy płytę na obornik, więc tak. A tu widzowie mamy ogrodzenie takie, a tu widzowie mamy bramę taką, żeby nikt nam nie wchodził. Otworzymy widzowie tą bramę i widzowie to jest nasza droga. Tu widzowie nasze pole jest owies, tu trawa rośnie. Tu widzowie pszenica, tu widzowie owiec, więc to są nasze wszystkie pola, czyli dwa pola i tu dwa, razem mamy widzowie cztery, trzy pola plus jedna łąka, więc jak na razie widzowie starcza nam to, ale w tym sezonie widzowie planuję wziąć kolejne pole, patrzcie widzowie jak to ładnie wygląda, patrzcie widzowie. Nie mówcie, że nie, więc tak. Widzowie, tak. 20 minut odcinka jest, więc widzowie, tutaj pokosimy sobie. Pojedziemy, widzowie, sobie pokosić. Odpalamy kompa i widzowie, tak. Odpalamy, widzowie, kompa. Odpalamy i jedziemy, widzowie. Cofamy, widzowie. Cofniemy sobie, widzowie, tu tak. Tu widzowie, trochę widzowie, fajne, więc tak. Dawno, przepraszam widzowie, że tak jak to rozmawiam, ale widzowie, dawno nie nagrywałem filmów, bo nie nagrywałem, widzowie, bo chciałem to dopiąć na ostatni guzik, tą serię akurat, więc tak. Bo ostatni widzowie film jaki nagrywałem, no to chyba był 2 miesiące temu. Był odcinek na polskiej wsi, gdzie widzowie... Nie! Nowa seria Stare Gospodarstwo, widzowie. Mój ostatni film był z głosem, więc tak. Bo ostatni film na kanale to był widzowie... Co nie mam do... A, kombaj widzowie rozkładamy i widzowie jedziemy. Odpalamy motowidła i widzowie jedziemy. Widzowie, czy to będzie
dawało radę. Czekajcie, widzowie, ja sobie przybliżę. Ustawka 60 stopni. O, od razu, widzowie, lepiej, więc jedziemy. I widzowie, mam, widzowie, pytania do was. Ale widzowie, to pięknie wygląda. Ale widzowie, też mam do was pytania, jak mówiłem na początku odcinka. Pierwsze, widzowie, oto pytanie. Na jakiej, widzowie, mam grać trudności trudności gospodarczej? Czy na łatwym, czy na normalnym, czy na wysokim? Możecie, widzowie, napisać mi w komentarzach, bo mi się wydaje, że taki normalny poziom będzie ok, ale dajcie znać w komentarzach, widzowie, bo tak. Ale widzowie, to pięknie wygląda, ściernisko, widzowie, też jest fajne, pokosłamy. Kurde, widzowie, zrobiłem trochę mijaka, ale nic nie szkodzi. Więc tak. Możecie, widzowie, tak. A drugie, widzowie, pytanie, ile, widzowie, mam mieć kasy na start? Bo ja myślałem, widzowie, że takie 10 tysięcy, 15 tysięcy to będzie ok. Od 10 tysięcy do 15 tysięcy będzie ok. Ale też, widzowie, możecie dać więcej, bo dlaczego 15, dlaczego 10 tysięcy albo 15? Z racji tego, widzowie, że mamy żniwa, zarobimy trochę, widzowie, z tych zbóż. Kupimy, widzowie, za to krowy i jakieś tam nasiona, nawozy. I widzowie, nie będziemy mieli pieniędzy, ale widzowie, z tych krów wyjdziemy na plus. I widzowie, zboża też sprzedamy. I widzowie, nam odzyskamy po prostu te pieniądze, widzowie. Ale widzowie, ja mijaka robię. Odzyskamy, widzowie, te pieniądze, więc tak. Ale widzowie, mi się teraz super nagrywa na tym, widzowie, nowym komputerze. Jakby, widzowie, jeszcze ktoś pytał, jak mam specyfikację komputera, no to jak nie zapomnę, no to mam, widzowie, tak, GTX 1650, procesor i3 i 16 RAM-u. Dysk, widzowie, 500 giga, więc specyfikację komputera, myślę, widzowie, jeszcze niedługo podam w opisie filmu, a w i też, widzowie, w informacjach kanału, więc tak. Więc widzowie, wy zostawcie tego subika i łapkę w górę, żeby, widzowie, mi się miło nagrywało te filmy, bo jak, widzowie, widzę, jak zostawiacie komentarze, łapki i suby, no to, widzowie, mi się chce bardzo nagrywać, więc tak. Ale, widzowie, tu jest pokos słomy. Tak naprawdę, widzowie, te żniwa szybko przebiegną. Tak a propos. Śniwa, widzowie, są fajne, więc tak, nowa seria, widzowie, też pierwszy odcinek. Myślę, widzowie, że wypadnie super, jest super, widzowie, więc tak. I widzowie, możecie napisać, jak wam, widzowie, mijają ferie. Nie wszystkim, ale widzowie, niektórzy mają ferie, więc możecie napisać. Ja, widzowie, jeszcze nie miałem ferii, bo dopiero, widzowie, mam ferię od 13 lutego, więc tak. Więc tak, widzowie, jak, widzowie, będę miał ferię, no to planuję, widzowie, zrobić taki tydzień nagrywania codziennych filmów, żeby zrobić takie mini daily 7-dniowe, 7 dni, więc tak. Myślę, widzowie, że to fajny pomysł. Więc tak, widzowie, możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie, więc tak. Fajny pomysł, więc wszystko, o, wszystko, widzowie, tak. I co, widzowie? Co tu, widzowie, dużo mówić? Dojeżdżamy do końca. Ja, widzowie, kończę. Co on tak wolno jedzie? Co jest, widzowie? Chciałbym, widzowie, tak wolno jedzie. Dobra, szybko, dobra, widzowie, już szybciej trochę jedzie, więc tak. I widzowie, tak, wysypiemy to. O, więc widzowie, myślę, że skosimy w następnym odcinku, więc tak.
Więc widzowie, tak, odpalimy widzowie jeszcze Władka, pójdziemy po przyczepę, więc tak, tu widzowie zostawimy to. Otworzymy sobie rurę. Kombajnu nie będziemy gasić, więc tak, fajny top. Patrzcie widzowie, jaki klimat tu. Jest widzowie klimacik trochę na tym gospodarstwie. Klimat widzowie mi się bardzo tu podoba. Nie mówię, że nie. Odpalamy Władka, Władzisza. Jak zwał, tak zwał. A, i też widzowie możecie napisać, czy mam tu wgrać manualne zaczepianie. Bo też widzowie, napiszcie mi w komentarzu o manualnym zaczepianiu i czy mam grać kamerę czy mam widzowie grać realnie. Chodzi o to widzowie, czy mam mieć kamerę ze środka mam grać, czy widzowie mam grać na zewnątrz. Albo tak i tak, albo wewnątrz i zewnątrz mam grać, więc możecie widzowie napisać też. Tutaj widzę, podjeżdżamy sobie on nie ma siły. On ma, widzę, ciekawe, widzę, ile sypnie, tak szczerze. Tutaj widzowie mam taki licznik. Fajny licznik, więc tak. Ale widzowie, to pięknie wygląda. 2 tony. Fajnie, widzowie. Fajnie, widzowie, 2 tony. Owsa, widzowie, też pewno będzie ze 2 tony, więc myślę, widzowie, że fajnie. Jak na początek się to rozwija, ta seria. Tutaj widzowie, przyczepy widzowie postawimy sobie tu. Jak na razie widzowie. I jak widzicie widzowie, silosa żadnego nie mamy. Bo na początek widzowie będziemy sobie sypać tutaj do stodoły. Poza odcinkiem widzowie wezmę te maszyny gdzieś indziej i widzowie tu wysypiemy pszenicę, a tu owiec, na górze damy kostki, więc tak, ale widzowie w tym odcinku ja się z wami żegnam, napiszcie widzowie w komentarzach jak wam się seria podoba i widzowie co, do następnego odcinka, na razie, cześć.